Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na swoim pierwszym, tak naprawdę, odcinku z nadwody. Mam na imię Maciek, witam na kanale Ryby i Ja, czyli wędkarstwo na luzie. I pierwszy raz w tym roku jestem na rybkach. Opłaty zrobione, rejestr wypisany, woda PZW, zbiornik żirownia, Borowiec 2. Przyszedłem już tutaj wybrać sobie miejscówkę, wybrałem właśnie taką. Sprzęt już mam troszkę rozłożony. Woda niezamarznięta płynie. 25 stycznia 2023, godzina 9:00. Temperatura na zewnątrz minus 2 stopnie. Jak Państwo widzicie, śnieg. Leży śnieg. No i zaczynamy. No więc tak, proszę Państwa, kilka słów o sprzęcie, jaki dzisiaj z sobą zabrałem. Jest to wędka Feder Tropchy Zepko, długość 3,30. Zabieram tą wędkę, głównie używam jej do metody i zabieram ją na takie krótkie, spontaniczne wypady, jak dziś takie godzinka, dwie, trzy godzinki nad wodą, żeby nie targać tyle sprzętu, i biorę ją takie miejsca trudno dostępne, jak tutaj, gdzie nie mogę podjechać samochodem. Kołowrotek oczywiście Okuma AK 4000, koszyk 30-gramowy, haczyk 12, na haczyku dwie białe pineczki. Co przygotowałem na zanętę? Na zanętę przygotowałem zwykłą, najtańszą zanętę płociową z dodatkiem ziemi z kretowiska w stosunku 2:1, troszkę boczonej pinki w środku. Co na hak? Na hak mam pinkę, białe, czerwone, no i kukurydzę, której chyba nie będę dzisiaj w ogóle otwierał i używał tutaj. Także pogoda dopisuje, no jest troszkę chłodno, bo tak jak powiedziałem, minus 2 stopnie, wiaterek wieje, ale to nie jest, proszę Państwa, tragedia, więc posiedzę, zobaczę, co się będzie działo. Tak więc za chwileczkę pierwszy rzut. Pierwszy rzut za mną. Rzuciłem tak, jak miałem zaklipowany kołowrotek od ostatniego letniego łowienia. Bez żadnego wstępnego nęcenia. Po prostu załadowałem koszyk, założyłem pinkę. No i mam nadzieję, rzut po rybę. Ziemia niestety jest dzisiaj tak twarda i zamarznięta, że nie mogę wbić drugiej podpórki, więc spędzę ten dzień na stojąco. Tak jak mówiłem, przyjechałem tutaj w bardzo takim okrojonym zestawem, no bo trochę od samochodu musiałem dojść, więc no nie wziąłem innych podpórek, Rodpoda i tym podobne. No bo wziąłem jedną wędkę, dwie podpórki i takie małe krzesełko, no więc no będę spędzał ten dzień na stojąco. No, proszę Państwa, za chmurek przebija się słoneczko, przestało wiać. A może to być nawet piękny dzień. Także będziemy tutaj próbować złowić jakąś rybkę. No więc tak, proszę Państwa, co się przed chwilą wydarzyło? Wydarzyło się to, że no niestety skrętka mi się splątała i z uwagi na to, że na dworzu jest zimno, ręce zmarznięte, nie byłem w stanie skręcić następnej skrętki, więc wróciłem, że tak powiem, do korzeni, zrobiłem zestaw na rurkę antysplątaniową. Poza tym nic się nie zmieniło, tak jak było, koszyk 30-gramowy, haczyk 12, przypon mam taki 30-centymetrowy. Na haczyku dwie pinki. Na razie zero kontaktu z rybą. Proszę bardzo. Tak to wygląda teraz.
domoczyłem troszkę zanęty, bo wydaje mi się, że była za sucha i za szybko z tego koszyka wypływała, więc no zobaczymy, może to coś da. Na chwilę obecną brak kontaktu z rybą. Nie wiem, jest zima, więc te ryby też mniej żerują, ale nawet nie widać, żeby gdzieś się spławiały. Rzucam w różne miejsca. No, nie wiem. Może zła zanęta, może na coś innego te rybki biorą. A może ich tutaj na tym zbiorniku po prostu nie ma. No, zobaczymy. No więc tym razem na haku wylądował czerwony robak. Nie wiem, czy nie za grubo. Zobaczymy. Ani drgnie, jak zaczarowana. Pogoda piękna. To jest najważniejsze. Dzień na świeżym powietrzu nad wodą. No nic. Przerzucimy. Może zły dzień, złe miejsce, zła przynęta, zła zanęta. Nie ta pogoda. A może zwykła amatorka. Tak jak wspomniałem, nie jestem zawodnikiem, jestem amatorem, weekendowym wędkarzem. Teraz troszkę więcej czasu na rybki. Więc też się dopiero uczę. No znów zmieniłem troszkę miejsce, będę bardziej na środek wody rzucał. Może tam jest troszkę głębiej, może tam będą te rybki siedziały. Rzucałem tam pod tamte trzcinki, pod tamten brzeg, w taką zatoczkę. No niestety tam nic nie było, więc stwierdziłem, że będę rzucał w drugą. Tak jak wspominałem, dzisiaj na dworze mamy minus 2 stopnie tutaj w Chwaszczynie. I powiem Państwu, że bateryjka w GoPro wytrzymuje maksymalnie 30 minut, więc gdyby mi się nie udało nagrać jakiegoś zakończenia, po prostu dogram je w domu. Na razie jeszcze siedzę. Wymieniłem już w tej chwili trzecią baterię. Została mi jeszcze jedna. No, rybek na razie Państwu nie pokażę. Chyba było pierwsze branie, proszę Państwa. Bardzo takie delikatne. Ale chyba niestety nie. No niestety. Nie tym razem. Jest godzina 12:30. Zostało mi pół godzinki wędkowania. No nic, ryb nie mam żadnych. Jeziorko, bo jestem tutaj pierwszy raz. Podoba mi się. Fajny zbiornik. Bardzo głęboki jest, tak mi się wydaje. No ale niestety rybek dzisiaj nie mam. Ale myślę, proszę Państwa, że jeszcze tutaj przyjadę, ponieważ no podoba mi się, to podoba. Nie wiem, co to za łowisko, muszę troszkę w internecie bardziej poczytać. Ja jestem tutaj po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni. No więc, proszę Państwa, godzina 13. Kończę. Zwijam sprzęt. Czas do domu. No niestety, bez ryby. Ale tak to bywa w życiu wędkarza amatora.
Był to pierwszy wypad w tym roku. Zimą. Nigdy do tej pory zimą nie wędkowałem. No, być może coś zrobiłem źle. Zobaczymy. Do zobaczenia następnym razem. Jeszcze się z Państwem tak do końca nie żegnam, bo chciałbym pokazać Państwu więcej z tego malowniczego jeziorka, ale to już jak będę szedł w kierunku samochodu. Także zwijam sprzęt i do domku. Tak więc, proszę Państwa, jestem spakowany. Stanowisko posprzątane. Z czystym sumieniem mogę udać się do domku. No i idziemy do samochodu. Słuchajcie, fajne miejsce. Nie trzeba wcale za daleko iść. No ale niestety cały majdan promosić trochę ciężko. Żeby chociaż tutaj można było podjechać, to byłoby fajnie, ale niestety tu jest zakaz wjazdu. Proszę bardzo. Tak wygląda cały zbiornik. Żwirownia, Borowiec drugi, Chwaszczynie. Tak więc, proszę Państwa, rybowóz spakowany i czas wracać do domku. Zapraszam Was do polubień, do subskrypcji i do komentowania tego, co zobaczyliście. Subskrypcje i komentarze oraz polubienia pozwalają rozwijać kanały na YouTube, więc również bardzo Was o to proszę. Pozwólcie mi się rozwinąć. No i zobaczcie, tak wyglądało moje łowisko. Z góry taki zbiornik. Fajne miejsce. Jeszcze tutaj na pewno przyjadę. Tak więc, proszę Państwa, do zobaczenia nad wodą następnym razem.